witam Was w kolejnym odcinku z Nocnego Życia z naszą Zebusią. Chyba to jest już 7. odcinek, jeśli się nie mylę. Tak, co ja tu widzę w ogóle? Hello? Co ten koleś tutaj robi? Nie dość, że co on tutaj robi, to czemu mamy tak mało kasy? Czy mi się wydaje, czy twój plan Karla trochę zawiódł? I nasz drogi kumpel nie przyniósł nam ze sobą żadnych pieniążków. No ja nie wiem, czy to tak miało wyglądać? A, widzę, że mamy nowy telewizor chyba. I półkę na książki, nie wiem, czy to było... W sumie tak dawno nie przyglądałam się temu domowi, że... Ciągle się wychodzi na miasto i nawet nie wiem, jak dom nasz wyglądał. Także spoko. No dobra, no. Mamy współlokatora, fajnie, który sobie śpi w namiocie. August? Nie, to nie on. Znowu jakiś nowy romans! To nie mogło... Nie, to nie mogliśmy zaprosić tego, jak on miał u Władysława. Co tu się dzieje w ogóle? Józek w ogóle wróg. Ja nie wiem, co ta Karla doprawiała w poprzednim odcinku. Jestem bardzo aż ciekawa i... O! Klementyna, hrabina, parostatek, tak. Ona mnie dzisiaj interesuje. W ogóle interesuje mnie wampir... Gdzie ty tam wchodzisz do niego? Ej, hallo! Za chwilę cię zostawić, chodź tutaj. Zostaw, niech on się tam śpi, on mnie mało interesuje, szczerze powiedziawszy. Pewnie jest tu tylko po to, żeby pracować i zarabiać pieniądze. I już właśnie widzę, na co nasz hajs poszedł. Czy on potrzebuje logiki? Naprawdę, kupiłaś mu taki drogi teleskop, żeby on sobie bijał logikę. Kim jest ten facet dla nas? Bo ja nie wiem. Ja o czymś nie wiem. O, chcesz się zaprzyjaźnić z Władysławem. Super. Super. No dobra. Ja wam powiem tak, musimy i tak czekać do wieczora, bo wieczorem wampiry wychodzą. A mamy ograniczony czas antenowy, że tak powiem. Więc w tym czasie sobie zadzwonimy do Władysława. Zebuśka, a ty masz telefon? Masz już telefon, czekaj. Jedną rzecz sprawdzę. Ale wy nie macie romansu, okej. To mogę spokojnie tutaj sobie randkować. Ty nie masz i do pracy? Na 17, no bo jest i drugiej. No to sobie rób co chcesz. Zobaczymy, czy nasz... Władysław do nas wpadnie na randkę. Ja bym chciała, żeby on nas pokochał. Żeby nas pokochał. No to lecę. Ej, nie, Boże Święty, co ja robię? Bez Juliana, cholera jasna. Ale bym narobiła. I gdzie sobie pójdziemy na tą randkę? Na jedzenie jesteśmy, zabawy nam brakuje. Klub Lulu? Ja lubię bardzo ten klub, ale mi się wydaje, że już w nim byliśmy. Ja już nie pamiętam. Chodźmy do Mrocznej Krypty. Tam może spotkamy wampira. Idziemy. Zaraz do was wracam. Okej, dotarliśmy. Jest nasz Władek. To popodziwiajmy go na początek. I co on by tam od nas chciał? Wolny taniec, zdjęcie. Jeść. I chcę zostać tam najlepszym przyjaciółką. Obejmij, wyściskaj go. Tak, wiem, znowu randka. Ale musimy troszkę przeczekać do wieczora z Zepcią. Jesteś nasz? Jeszcze my musimy się w tobie zakochać. No może być lekko problematyczny. Taniec... Klasyczny to będzie wolny taniec? Chyba nie. Chociaż... O co możemy go poprosić? Ej. Odwieź mnie do domu, aha. O, jest wolny taniec. Odwieź mnie do domu moim samochodem. A my tu patrzymy, czy jakiś wampir nie idzie, chociaż pewnie i tak przyjdzie dopiero wieczorem. Szkoda. Małe barabara mówisz? A damy radę zrobić barabara w budce? Pierwsza będę. Znaczy, Zebusia będzie pierwsza. Więcej, więcej. Zaproś. Chodź Władek, zobaczymy, co się da zrobić. a czego nie. Jest Barbara. No to daję cię. No Zebusia to chyba też twoje pierwsze. Uuu, jest miłość. Czemu on ma statek kosmiczny nad głową? Czy mnie coś ominęło? Zebuśka cię po prostu uwiodła. Mamy już randkę marzeń jej. Nice. Ja ci powiem tak, stary, ja tutaj mam coś do załatwienia. Nie gniewaj się na mnie, Jezus Maria. Ale, no... Ja tu szukam wampirów. Ciekawe, czy będziesz mnie kochał, jak będę wampirem. Tego nie przewidziałam, ale no pa. Pa. Gdzie jest... wampir? No... Kochanie, ta randka była szczytem moich marzeń. No, mam nadzieję, że mi przyniesiesz jakiś drogi prezent. Którą mamy godzinę 14. Dobra, kochani, nie będę tego przedłużała. Dam na razie tutaj sobie małe cięcie i jak się pojawi wampir, to do was wrócę, żebym się zmieściła w czasie i żeby, no, żeby było to, co chcę, żeby było na odcinku. Także zaraz wracam. Dobra, moi drodzy, udało się. Przyszła wampirka, trochę to trwało, bo już 23, ale się udało. Zebusia nawet się czuje nie najgorzej po tej randce marzeń, więc spoko. Spróbujemy teraz nabić sobie na jakichś dobrych relacji. Raczej nie będę szła tu w romans. Po prostu się z nim zaprzyjaźnię i myślę, że to wystarczyć powinno. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak, obydwoje nie lubią siwych dziadków. Zobaczmy, jak nam tu rośnie. No. Pójdziemy oczywiście w gesty. Na początek. Żeby nas tak polubiła troszeczkę. Wiadomo. Oj, mi się coś przycięło. Dobra, jeszcze nie odchodź, nie uciekaj mi, hrabino. No, co jest z tą myszką moją? Kurczę, ale nie podoba mi się to zero na dole. Jak się mam z nią zaprzyjaźnić, kurczę? Zamawiaj dowcip, rozmawiaj plotki, pogawędka, wspólne zainteresowania. Jak możesz nie lubić Zebuśki? Nie można nie lubić Zebuśki. Hello? Zapytaj. Nie no, o takie rzeczy nie będę pytać. Powiedz jej historię o sławie. Może to ją przekona do nas. Ale idzie na mnie najgorzej, tylko że ona... już nam idzie źle. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Macie jakieś wspólne zainteresowania? Wątpliwe. Ale patrzcie, tu nic nam nie rośnie na dole. A tak w ogóle. To gdzie będę mogła ją zapytać, czy ona mnie przemieni? Ojej, on nas nie lubi, zobaczcie chyba. Nie, bo ja wyszłam w irytu, dobra. No nagle miałam wejść. Spędzaj czas. Nakłoń do. Przemień mnie. O, ukoń szyję. Szkoda, że nie mogę nakłonić jej, żeby mnie ukąsiła. Szkoda. A może one muszą mieć romantyczną relację? Nie sądziłam, żeby tego tak szukała. O, patrzcie, mamy jeden urosło. Jeden urosło. Ale ona nas nie lubi. Ona nas nie lubi. Nie chcę iść z nią już romantyczną. Już mam dosyć romantycznych związków ze wszystkimi simami w tym mieście. Chyba się nie dogadamy. I w ogóle nie wiem, jak mam ją poprosić o przemianę. Chyba sobie odpuszczę to w takim razie. Smutno mi. Dobra, weźcie, nie pogrążaj się, Zebuśka. Co tu się dzieje? Kobieto, jak mam zrobić? Nie obejmuj jej, bo przecież ona zaraz się zdenerwuje. Oplotki? Jak ja mam z tobą pogadać? Nie będziesz nam plotkowała, ty wredna jędzo? Co masz zrobić, żeby ona mnie ukąsiła? Bez sensu. Sama masz świra, wariatko. Ja się tak nie bawię. Nakłoń do... Ukoń szyję. No, ukoń mnie, mnie ukoń. Co ja dałam? Nie wypędzaj jej. Może ja muszę ją wkurzyć, ona mnie sama ugryzie. Dobra, ona nie będzie chciała z nami ten... No dobra, no nie będę marnować teraz czasu na to. Ponieważ widzę, że nawet nie mam w opcjach, żeby ona nie przemieniła. Ona nas nawet nie lubi. My ją lubimy, ona nas nie wiem. To jest przyjaźń jednostronna. Takie genialne Simsy. Czy ja tutaj widziałam jeszcze Władysława? Nie, chyba już poszedł. O! Wyproś. A czemu nie mogę z nią pogadać? Dobra. Wrócimy na chwilę do domu, a ja się zastanowię, co dalej. Dobra, moi drodzy. Troszkę musiałam poszperać, wiecie. Nie ma to jak internet. Zaprosiłam naszą Simkę i chyba się nie obejdzie jednak bez romansu. Nie naszą Simkę, tylko wampirkę. Powitaj ją. No hello, hello. Musimy ją jednak w sobie rozkochać, ale... Lituj, przyjrzyj się. Co, też ci się nie podoba? Ja nie wiem, jak ja mam... Myślałam, że to będzie prostsze. Nawet nie mogę z nią flirtować, bo ona nas nie lubi. Jakże tak. Nie, ona plotek nie lubi. Nie plotkujemy w nią. Droga hrabino, co mam zrobić, żeby cię nie polubiłam? Może dam ci prezent. A mamy co jej dać? Chyba nie mamy. Masz bon na darmowe żarcie. O! Coś tam? 3! 3! Super! Co mi tu syczysz na mnie, kobieto? Co ty chcesz od tego Juliana? O, jest chlebej, podziwiaj. Flirtuj, dalej nie możesz za bardzo flirtować. Zapytaj, o jest... O! Umówisz się za mną. Może to pomoże. Cześć! Byłeś w pracy, nie byłeś. Nie przyniosłeś hajsu. Kijowo. Czy ja cofnęłam czas? Okej. Nie ma to jak zlamić. Kolejny raz. Nie, bo po prostu dałam drugą w nocy, tak jak wróciłyśmy i mi się chyba cofnął czas. Także spoko. Trochę pomieszałam. Jesteś taka wspaniała. Umów się ze mną. Jest obleśna. Zebuśka, spadaj. A to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą przemianę wampira. Nie odchodź. Hrabino. Dobra. Już nie chcę być wampirem. Koniec. Nie chcę już być wampirem, ale chcę... Dobra, mamy 6 rano, za wcześnie. Nie masz łóżka, Zebuśka. Ja chcę jeszcze coś zrobić, więc idź. Prześpi się. Skoro nie wyszło nam bycie z wampirem, to... Zaraz zobaczymy. Julian nie ma nowych e-maili. Julian! Weź się ogarnij, hopie, nie wiem, i co siknij. I możesz podać śniadanie. Dajmy na to jakąś 8. Zadzwoń do Sima. O 8 to chyba się już nie pogniewają. chyba już się nie pogniewa. Gdzie on jest? Boże, jestem już taka ślepa. Weź go zaproś. Nie, chłopie. Wszyscy chcą mi tutaj przychodzić z jakimiś ludźmi. Nie ma. O, patrz, Julian coś śniadanko zrobił. On pewnie mógł być naszym parobkiem, nie? Hello. I go podziwiaj. I wszyscy do tego telewizora. Zobaczymy, ile hajsu nam przyniesie. Także tego. Także tego. I tym oto pozytywnym akcentem pragnę zakończyć odcinek z Zebuśką, która stała się bogatą sinką, nie pracując. Weź sobie jeszcze ten talerz. A ty pokaż, co ty chcesz. Ty tam byś chciał ozdobić cały dom. No problema. Ale to już poza nagraniem. Poza nagraniem pozwolę sobie troszkę tutaj zmienić. Karla, jak będziesz chciała, to sobie to zmień według siebie. Także no. Ścieliśmy na łóżko. Super, ty możesz być naszą pokojówką, weź Julian, okej? Będziesz naszą pokojówką. I kucharzem. Jestem za. Czyli mamy pokojówkę kucharza i chłopaka mamy też. Super. A co ty? Co? Przedstaw. Nie przedstawiaj go. Nie. Idź sobie jeszcze śpi. Tak. Niech ona sobie idzie spać. No dobra. A ja się z wami, moi drodzy, żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No. Niestety nie udało mi się zostać wampirem, ale teraz jak jesteśmy bogaci i mamy... jak on się nazywa? Władysława, tak? Który jest naszą miłością życia. Tutaj zobaczcie, Zebuśka się zakochała. Po tylu romansach w końcu z kimś ma serce, bo jak widzicie wcześniej jeszcze tego chyba nie miała. No właśnie. Tylko same zauroczenia. Więc właśnie. A tu jest serduszko, czyli miłość. Miłość, wielka miłość. No. No i mamy hajs, więc no. Fajnie. Fajnie. Wampirem nie musimy już być. Wymyślicie coś ciekawego, może gdzieś wyjedziemy, zobaczymy jak to będzie. A dzisiaj wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek do Karli. Linki w opisie. Do usłyszenia i pa pa! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.